Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Raz, Dwa, Trzy, Próba Podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch ważnych zagadnieniach, a mianowicie o hasłach internetowych i weryfikacji dwuetapowej. Dowiemy się, dlaczego weryfikacja dwuetapowa jest niezwykle istotna i dlaczego powinniśmy stosować silne hasło. Na koniec postaram odpowiedzieć się na pytanie, ile czasu potrzeba na złamanie takiego przykładowego hasła 123 QWE RTY. Więc zaczynamy. W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej naszej codziennej aktywności przenosi się do świata online, ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo naszych danych. Jednym z podstawowych kroków, które możemy podjąć, jest stworzenie silnych haseł i korzystanie właśnie z weryfikacji dwuetapowej. Weryfikacja dwuetapowa, zwana także autoryzacją dwuskładnikową, to proces, w którym podczas logowania do konta wymagane jest podanie dwóch niezależnych od siebie informacji. Zwykle jest to kombinacja czegoś, co już znamy, na przykład hasła, i czegoś, co mamy przy sobie, na przykład kodu SMS generowanego na telefonie. Ten dodatkowy poziom zabezpieczeń sprawia, że nawet jeżeli ktoś przechwyci nasze hasło, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do naszego konta bez drugiego składnika weryfikacji. Weryfikacja dwuetapowa jest niezwykle ważna, ponieważ zapewnia dodatkową warstwę ochrony naszych kont online. Jeżeli ktoś próbuje włamać się na nasze konto, wymaga to nie tylko znajomości naszego hasła, ale również posiadania drugiego czynnika weryfikacji, który zazwyczaj jest w naszym fizycznym posiadaniu. To sprawia, że atakujący ma znacznie, ale to znacznie trudniejsze zadanie. Oczywiście weryfikacja dwuetapowa również może być poprzez drugi adres mailowy, ale jeżeli nigdzie on nie wyciekł, hasło nie jest takie samo jak przy tym pierwszym adresie mailowym, możemy spać spokojnie. No dobrze, to teraz przejdźmy do tematu silnych haseł. Silne hasła są niezwykle istotne, ponieważ zabezpieczają nas przed atakami typu brute force lub próbami odgadnięcia naszych haseł za pomocą specjalnych programów komputerowych. Silne hasło powinno być unikalne i trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie. Co to oznacza w praktyce? No, silne hasło powinno składać się z różnych typów znaków, takich jak małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Powinno również mieć odpowiednią długość. Zaleca się, aby miało co najmniej 12 znaków. Im dłuższe hasło, tym trudniej jest je złamać. Różnorodność znaków powinna zawierać kombinacje różnych typów znaków, takich jak duże litery, małe, cyfry, znaki specjalne. Unikalność. Unikalne hasło, które nie zawiera zwykłych słów czy sekwencji znaków, jest bardziej odporne na atak. Dzisiaj, jeżeli powiem koszałek, to Państwo sobie dopowiedzą opałek. Dzisiaj, jeżeli powiem sierotka, to Wam się od razu kojarzy z sierotką Marysią. To są takie połączenia słów, które są bardzo wyjątkowymi połączeniami. Brak personalnych informacji. Unikaj używania informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia czy nazwa użytkownika w swoim haśle. Te informacje mogą być łatwo odgadnięte przez potencjalnego atakującego. Jesteśmy dzisiaj aktywni w mediach społecznościowych. Widać jest datę urodzenia, widać jest imię, nazwisko, widać jest nazwę użytkownika, którym jesteśmy przypisani, więc to też jest moment, w którym powinniśmy się zastanowić, tak samo jak nad publikowaniem zdjęć zwierząt albo ich imion. Bardzo często to imię jest właśnie naszym hasłem. Zaleca się regularną zmianę haseł, najlepiej co kilka miesięcy. To minimalizuje ryzyko, że ktoś zdąży złamać hasło przed jego zmianą. Nie używamy tego samego hasła dla wielu kont. Jeżeli jedno z nich zostanie złamane, pozostałe konta pozostaną bezpieczne. Unikaj używania haseł związanych z kontekstem, takich jak nazwa strony internetowej czy usługi, do której się logujesz. W ten sposób zapobiegniesz sytuacji, w której atakujący złamie jedno hasło i będzie mógł zastosować go do innych kont. Pamiętaj też, że choć silne hasło może być trudniejsze do zapamiętania, warto zainwestować w narzędzie do przechowywania haseł, takie chociażby jak sprzętowy czy fizyczny menadżer haseł, aby móc korzystać z unikalnych i silnych haseł dla różnych kont. No właśnie, to ten menadżer haseł, może byśmy teraz o nim porozmawiali, bo menadżer haseł jest taką aplikacją, do której mamy jedno silne hasło, a ona generuje nam hasła super silne do wszystkich różnych stron, do których chcemy się rzeczywiście zalogować. Jest to jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań, pod warunkiem, że nasz komputer jest do tego przystosowany. Przez słowo przystosowany mam na myśli tutaj to, że jest odpowiednio zabezpieczony, jest aktualny i posiada aktualnego antywirusa. W innym wypadku to jest taka sytuacja, że mamy tutaj problem z tym, że będziemy mieli jakieś dziury w systemie, przez które ktoś może się do nas dostać. Czyli menadżer haseł, bo software'owy, czyli oprogramowanie, albo fizycznie w formie
takiego pendrive. Oczywiście hasła możemy przechowywać w formie szyfrowanej. Możemy zaszyfrować nasze hasła przy użyciu specjalnego oprogramowania, które umożliwiają przechowywanie haseł w bezpiecznym miejscu na naszym komputerze lub pliku zabezpieczonych hasłem. Warto jednak pamiętać, iż samodzielne szyfrowanie może wymagać odpowiedniej wiedzy i ostrożności w zarządzaniu kluczami szyfrowymi. Jako trzecie i ostatnie pozostają nam fizyczne notatki. Jeżeli nie chcemy polegać na technologii, możemy zdecydować się na przechowywanie haseł w formie fizycznej. Możemy napisać je na kartce papieru i przechowywać w bezpiecznym miejscu w notesie, albo na przykład w jakimś zeszycie w zamkniętej szafce. Ważne jest, aby unikać oczywistych opisów, które mogłyby wskazywać na to, do jakiego konta dane hasło należy. Teraz czas, aby odpowiedzieć na pytanie, ile czasu potrzeba na złamanie hasła 123QWERTY. Należy zauważyć, że ten czas potrzebny na złamanie tego hasła zależny jest od wielu czynników, takich jak moc obliczeniowa komputera hakera, zasada weryfikacja haseł stosowana przez daną usługę lub też ewentualne zabezpieczenia przed atakami. Niemniej jednak krótkie i proste hasła, takie jak 123QWERTY, mogą być złamane w ciągu kilku sekund lub minut przy użyciu potężnych narzędzi do łamania haseł. Dlatego tak ważne jest stosowanie silnych haseł, które są trudne do odgadnięcia. Dodatkowo zalecałbym korzystanie z różnych haseł dla różnych kont. W przypadku włamania i wykradzenia jednego hasła, inne nasze konta pozostały bezpieczne. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, dlaczego weryfikacja dwuetapowa i silne hasła są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa online. Pamiętajcie, że ochrona naszych danych zależy tylko i wyłącznie od nas i od naszych działań. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.